Strategia marketingowa to dla wielu firm wciąż bardzo enigmatyczny temat. Pomimo tego, coraz więcej przedsiębiorców i marketerów z sektora MŚP decyduje się na stworzenie strategii marketingowej dla swojej marki. Jak zatem wygląda proces strategiczny, co finalnie otrzymujesz w ramach strategii i jak krok po kroku podejść do tematu właśnie tworzenia strategii marketingowej dla swojej marki? Właśnie o tym opowiem w 20 odcinku Strategicznych Piątków. Pokazuję tutaj, w jaki sposób działać efektywnie i strategicznie w obszarze marketingu. Zaczynamy! Cześć, ja nazywam się Dawid Czoska i zwiększam efektywność marketingu. Działam strategicznie i dzisiaj opowiem Tobie właśnie o tym, co dla mnie najważniejsze, czyli o strategii marketingowej, o tym, jak wygląda jej proces od A do Z. Pominę tutaj niektóre szczegółowe narzędzia, jakie są wykorzystywane przez nas przy tworzeniu strategii marketingowej, ale chcę Tobie pokazać zarys, chcę Tobie uzmysłowić, w jaki sposób tak naprawdę powinna wyglądać strategia i pokazać też, że Plan marketingowy to nie to samo co strategia, bo przy strategii najważniejsze w sumie jest to, że nie wynika ona z głowy. Mojej, z głowy marketera, albo z głowy przedsiębiorcy, albo z głowy kogokolwiek innego, tylko wynika z badań marketingowych. Wynika z tego, jak wygląda rynek, wynika z tego, co chcą usłyszeć klienci. Yy, może nie tyle, co chcą, ale co powinni usłyszeć, żeby finalnie Twoja komunikacja marketingowa, żeby Twoje oferty, żeby Twoja strona, żeby Twoje kanały marketingowe sprzedawały. Czyli najważniejsza różnica dla mnie, yy, jako stratega, jest taka. Że przy konstruowaniu strategii nie polegam na tym, co, ja, co mi się wydaje, co się wydaje mojemu zespołowi, tylko polegamy na tym, co wynika z badań marketingowych. I od tego właśnie chcę zacząć, bo proces tworzenia strategii marketingowych zaczyna się od kilku badań. Ja wskażę Tobie tutaj te najważniejsze, które są filarem takim do tego, żeby przejść te późniejsze kroki, żeby przejść potem do już części takiej egzekucyjnej nawet strategii marketingowej musisz przejść przez kilka badań. I pierwsza rzecz to badanie satysfakcji klientów, czyli po prostu sprawdzenie, czy moi byli klienci są zadowoleni z moich usług z moich produktów. Dlaczego od tego zaczynamy? Bo jest to bardzo istotne, yy, istotna po prostu rzecz, bo jeśli Twoi byli klienci nie są zadowoleni, to nie będą polecać. Jeśli nie będą polecać to. Wydawanie środków na marketing, żeby pozyskać nowych klientów, jest trochę marnowaniem kasy, po prostu. Eee, dlaczego? Bo najtańszy marketing to zawsze polecenia. I to powtarzam moim klientom: eee, to, to jakby wszyscy potwierdzają: najtaniej jest po prostu świadczyć dobre usługi, dobre produkty, bo wtedy klienci będą wracać. Wspieranie jeszcze marketingiem eee, wspieranie budowaniem marki czyli tą lojalizacją, która jest bardzo istotna. Będą po prostu do Ciebie wracać. Jeśli masz grono niezadowolonych klientów, jeśli musisz po prostu wykonać pracę na, na etapie poprawy us usługi, poprawy produktu, no to wtedy to nie jest dobry moment na konstruowanie strategii marketingowej. Dlatego zaczynam od badania satysfakcji klientów, bo jeśli na tym etapie okazałoby się po prostu, y że Twoje usługi, produkty leżą, że trzeba je poprawić, że bardzo dużo klientów wskazuje Tobie dużo rzeczy do poprawy. To po prostu mówimy Tobie, ok, popraw te rzeczy, wrócimy do Ciebie za 3 miesiące, za 6 miesięcy, wtedy zrobimy strategię, bo wtedy wydawanie środków na marketing, na pozyskiwanie nowych klientów będzie dla Ciebie po prostu efektywne. Więc zaczynamy zawsze od badania. Rzecz druga to zdefiniowanie grupy docelowej, czyli jasny wybór, do kogo ja chcę trafiać. I celowo piszę tutaj zdefiniowanie, bo nie chodzi tutaj o jakieś magiczne budowanie persony, przynajmniej nie na tym etapie, o jakieś magiczne zadawanie sobie dziwnych pytań, tylko po prostu zastanowienie się do kogo ja chcę dotrzeć. Konkretnie do kogo. Im bardziej jest to nisza, tym czasami jest po prostu łatwiej, lepiej, potem taniej też zbudować ekosystem marketingowy, który będzie działał. Ale na tym etapie bardzo ważna jest decyzja, bo wiele firm ma problem po prostu z męską, że tak powiem, decyzją, zastanowieniem się, do kogo ja chcę konkretnie dotrzeć. I docierają do wielu różnych grup. Wtedy ten marketing się rozmywa, bo wiadomo, że co grupa, to, to obyczaj do każdej grupy trochę inaczej się komunikujemy, więc tutaj na tym poziomie. Wybór, po prostu zdefiniowanie do kogo ja chcę dotrzeć, jest bardzo, bardzo ważny. I kiedy mamy już grupę docelową, to możemy przejść do pierwszego badania, do badania motywacji do zakupu i podłoża emocjonalnego. Brzmi zapewne strasznie enigmatycznie, bardzo tajemniczo. Chodzi tutaj po prostu o to, żeby odkryć, co jest dla klientów najważniejsze, biegły w twoim produkcie, w twojej słudze, na co zwracają uwagę przy zakupie, czego się boją, czego nie wiedzą. Co jest dla nich kluczowe przy decyzji, czy ty, czy konkurent, i tak dalej, i tak dalej. Takie smaczki, które wyciągamy od klientów, czy to w formie ankiety, czy w formie wywiadu, wyciągamy od klientów, i na tej podstawie później budujemy komunikację. Bo jeśli komunikacja bazuje właśnie na tych takich emocjonalnych sferach, na tym, czego się klienci boją, co jest dla nich najważniejsze, to ten marketing jest wtedy najskuteczniejszy. Przyciągasz wtedy. Do siebie klientów, bo mówisz o tym, co ich tak naprawdę interesuje. A wiesz, co ich interesuje, bo po prostu ich spytałeś. Więc to jest szalenie istotny etap budowania strategii. Rzecz kolejna analiza marketingu konkurencji czyli sprawdzamy, co robi nasza konkurencja, w jaki sposób ona się chce pozycjonować w umysłach klientów czyli co o sobie mówi, co o sobie pisze na stronie internetowej, jak ona chce być postrzegana i robimy to z dwóch powodów. Jedna rzecz to jest, żeby się zainspirować, czyli sprawdzić, z jakich kanałów marketingowych oni korzystają, co być może u nich się sprawdza, co się mniej sprawdza, gdzie być może jest nisza, czy, czego nie wykorzystują. Z drugiej strony, też żeby się wyróżnić, czyli żeby zobaczyć, ok, konkurencja idzie w tę stronę, no to być może my pójdźmy w trochę inną, wtedy bardziej się na rynku wyróżnimy, uderzymy być może w jakąś niszę, która nie jest jeszcze wykorzystana. Po to właśnie jest analiza marketingu konkurencji. I rzecz kolejna, w sumie taka wieńcząca, ten etap badań, ten etap taki, gdzie analizujemy różne rzeczy, to wyznaczenie celów strategicznych, czyli wyznaczenie konkretnych, mierzalnych celów, co my chcemy osiągnąć, po co my w ogóle tę strategię robimy, po co my się chcemy bawić w ten marketing, ile my chcemy tych nowych klientów pozyskać, ile my chcemy mieć sprzedaży. Być może ile osób ma się o nas dowiedzieć, na jaki rynek chcemy wejść, ile tego rynku chcemy zdobyć. Bardzo konkretne liczbowe cele, osadzone w czasie, bo jeśli mamy cele, to wtedy wiemy, jakie zasoby musimy włożyć, jakie kanały uruchomić, ile budżetu marketingowego włożyć, żeby te cele zostały osiągnięte. Więc to jest też szalenie ważna rzecz, która otwiera nam potem budowanie lejka, wybór narzędzi, właśnie zdefiniowanie budżetu, tego co my musimy zrobić, no bo wiemy co chcemy osiągnąć, no to łatwiej jest nam potem sobie zaplanować, jak my chcemy do tego dojść. I wchodzimy teraz w drugi etap budowania strategii czyli w strategię marki, w strategię tego, jak my chcemy komunikować, i pierwszą, rzecz, pierwszą rzeczą jest propozycja wartości i korzyści, jakie chcemy dawać jako marka. Z czym my mamy być kojarzeni, z jaką wartością, co my dajemy klientom, jaka jest taka główna wartość, jakie korzyści, takie na poziomie racjonalnym i takie na poziomie emocjonalnym chcemy dawać. I to bazuje oczywiście na tym, co dotąd marka o sobie mówiła, co czują też właściciele, pracownicy, ale też na tym co nam wyszło trochę w badaniach, co klienci chcieliby tutaj usłyszeć, i kiedy to zmiksujemy, wychodzi nam coś: mamy tą propozycję wartości, mamy te korzyści, i wtedy to jest najbardziej efektywne, jeśli bazuje i na tych badaniach, i na tym, jakby co, co firma o sobie myśli, bo zazwyczaj, niestety, jest tak, że te, te wartości, te korzyści są konstruowane w takim miksie co myśli właściciel firmy, co myśli marketer tam wewnątrz i co myśli jakiś konsultant z zewnątrz, jeśli on w ogóle się pojawia w tej układance. I brakuje właśnie tego, co klienci chcieliby usłyszeć. Jeśli dołączymy tutaj to, ten właśnie czynnik kliencki, to wtedy to działa najfajniej. Rzecz kolejna wyróżniki marki. Czyli tutaj znowuż na podstawie analizy konkurencji, na podstawie tego co jest dla klientów ważne, zastanawiamy się Czym tak naprawdę nasza marka się wyróżnia? Trochę też nam to wyjdzie z badania satysfakcji, bo tam też pytamy, co ci się podoba. No i jeśli większość klientów mówi, że u was fajne jest to, no to znaczy, że raz oni zwracają na to uwagę, czyli to jest jakiś wyróżnik, to ich zaskoczyło pozytywnie, to jakby przekroczyło ich oczekiwania, więc być może warto zrobić z tego wyróżnik marki. Ale znowuż, zobacz, zauważ, że to bazuje na badaniach. To nie bazuje na głowie mojej jako konsultanta, jako doradcy, to nie bazuje na, na głowie też właściciela firmy, na w, w głowie jakiegoś y, pracownika marketingu, tylko znowu bierzemy to od ludzi, od klientów albo od potencjalnych klientów. To jest bardzo ważne przy konstruowaniu strategii. E, potem tworzymy slogan marki, czyli takie jedno zdanie, które ma być przyszyte do marki, ma być wykorzystywane na stronie internetowej, w ofercie, w social media, przy reklamach, wszędzie po prostu ma iść, z nazwą firmy też ten slogan, e, który też ma bazować na tych wszystkich rzeczach, które pojawiały się wcześniej i on bardzo fajnie będzie, jakby wieńczył to wszystko, co sobie ustalimy wcześniej e, przy okazji tej wartości, korzyści, wyróżników. Ten slogan fajnie, żeby to połączył, żeby był oczywiście odpowiednio ułożony gramatycznie, żeby był zapamiętywalny, żeby się wyróżniał. Wtedy to bardzo fajnie działa, jeśli jest oczywiście powtarzany. E, i teraz, jedna z ważniejszych rzeczy przy strategii marki to tak zwane reason to believe, czyli udowadniacze marki. Bo mówimy, że dajemy jakąś wartość, mówimy, że dajemy jakieś korzyści. Mówimy też, że mamy jakiś tam wyróżnik, ale klient może przyjść i powiedzieć Pff, ja w to nie wierzę, wszyscy tak mówią, wam to jakiś copywriter super napisał. No i co, co Wy w ogóle sobie myślicie, że, że jesteście nie wiadomo kim. I wtedy wyciągacie jak Asy z rękawa, RTB, Reason to Believe, udowadniacze marki, pokazujecie opinie, case study, jakieś historie waszego sukcesu, pokazujecie, że macie jakieś nagrody branżowe, pokazujecie swoją wiedzę w formie content marketingu, pokazujecie swoich pracowników, którzy mają odpowiednie kompetencje i tak dalej, i tak dalej. Wyciągacie te udowadniacze marki i w ten sposób budujecie to zaufanie. W ten sposób bronicie tego całego tej całej jakby strategii marki, tej całej komunikacji, bo to są takie dowody słuszności, żeby klient po prostu nie mógł powiedzieć właśnie tego etam ja wam nie wierzę. Bardzo ważna rzecz, żeby to sobie jasno zdefiniować, wypisać i tego używać. Ważna tu jest ekspozycja jakby tych Udowadniaczy, bo to że sobie wypiszecie, gdzieś tam na stronie wrzucicie. Nie zawsze klient do tego dotrze. Warto też to wykorzystywać w reklamach, w social media i tak dalej, i tak dalej, w ofertach. To już w ogóle to jest fantastyczna broń, którą możecie dać handlowcom. Więc zastanówcie się, co u Was może być takim udowadniaczem marki. Tu jeszcze archetyp marki to jest też bardzo fajna rzecz, która może spiąć całość, która może Wam jasno pokazać, jak ma być kojarzona Wasza marka? Może być dobrą wskazówką dla Waszych podwykonawców, czy to dla jakiejś agencji, czy dla nowych pracowników, czy w ogóle dla pracowników Waszej firmy, w jaki sposób Wasza marka ma być kojarzona. Czy ma być kojarzona jako bohater, czy opiekun, czy władca? Tutaj znajdziesz też, jakby, czy, czy to chyba w jednym z odcinków strategicznych piątków, o tym mówiłem, mogę odesłać w linku w opisie. Albo będę mówił wkrótce. E, znajdziesz na pewno gdzieś to u mnie, czy na blogu, czy na YouTubie, o co chodzi z tymi archetypami. E, ale bardzo istotne jest to, żeby właśnie wykorzystać te archetypy, żeby je zdefiniować, bo to bardzo fajnie podsumowuje całą tę komunikację. E, identyfikacja wizualna. Jak już mamy tę komunikację taką e, słowną, e, to warto potem się zastanowić, ok. Jaka identyfikacja wizualna byłaby z tym spójna? Czyli jakie elementy graficzne, jakie kolory, jak powinno wyglądać logo. Być może warto tam jakieś kosmetyczne zmiany dokonać, jakiś rebranding, może nawet zrobić, po to, żeby to było spójne. Więc warto też się zastanowić nad tym, w jaki sposób ta sfera wizualna powinna wspierać tę sferę komunikacyjną, bo jeśli jedno i drugie się połączy, to wtedy to dopiero ma moc, wtedy to działa. Język komunikacji. Jakby też ostatnim takim etapem tej właśnie strategii marki jest zestaw takich wskazówek, w jaki sposób marka powinna mówić, powinna pisać, jakich form lingwistycznych używać, czego unikać, też być może czy mówić perty, czy mówić bardziej poważnie, czy profesjonalnie, czy może trochę luźniej czy budować wrażenie profesjonalizmu, a może jednak trochę zmniejszać dystans i tak dalej, i tak dalej. To wszystko też jakby w ramach tego procesu strategicznego dajemy w rekomendacjach i to bardzo fajnie potem pomaga właśnie ludziom, którzy będą tworzyć posty, ludziom, którzy będą tworzyć tekst na stronę, zachować spójność. Można im to po prostu wysłać, pokazać. To odpowiada zazwyczaj na pytania, które są w briefie. Więc to bardzo fajnie, jakby pomaga Marce w utrzymaniu spójności. Lejek marketingowy. Lejek marketingowy to już etap trzeci strategii czyli mamy badania, na jej podstawie zrobiliśmy komunikację i na ich podstawie też tworzymy lejek marketingowy, czyli wybieramy kanały, którymi będziemy chcieli zakomunikować naszym potencjalnym klientom te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy przy okazji właśnie marki. Tutaj nie będę tego rozwijał, wiadomo, etap świadomości, etap zaufania, etap sprzedaży, etap lojalizacji to wszystko jest zaopiekowane w procesie strategicznym jest wyznaczone jasno, jakimi kanałami, w jaki sposób ja mam docierać do tych właśnie klientów. Te kanały marketingowe też jakby osadzamy w konkretnych rekomendacjach. Yy, opisujemy w ramach tego procesu strategicznego, że w tych kanałach działaj w taki sposób, takie budżety powinieneś tutaj przeznaczyć, yy, działaj w taki sposób, yy, być może też. Powinieneś, nie wiem, zatrudnić kogoś albo agencję, bo przy tym kanale ciężko będzie ci znaleźć pracownika, i tak dalej, i tak dalej. Cały taki zestaw rekomendacji, wskazówek, też jakby leci do klienta finalnie w tym procesie strategicznym w ramach lejka, w ramach kanałów, w ramach też oczywiście budżetu marketingowego, który jest jasno wyznaczany. Oczywiście to wszystko potem podlega testowaniu, optymalizacji, ale taki zestaw wskazówek na start w ramach procesu strategicznego, w ramach strategii marketingowej, ląduje finalnie u klienta w takim dokumencie, który ma stopa parę stron zazwyczaj, i to jest wtedy bardzo fajne narzędzie, które można po prostu dać agencji, dać pracownikom, zobaczcie, działamy w taki sposób, wszystko jest jasne, i niezależnie od tego, kto przyjdzie wam to robić, to będzie wiedział, że tutaj ma działać tak, tu ma działać tak, komunikacyjnie ma to wyglądać w taki sposób, bardzo to ułatwia pracę. I ostatnim etapem strategii jest plan wdrożenia, bo czymże jest strategia, jeśli jest jedynie dokumentem, który gdzieś tam wrzucimy do szuflady albo postawimy na półkę, tak jak za mną stoi i niech sobie tam leży i się kurzy. Nie, tu trzeba usiąść, zawsze z klientami po ukończeniu tym procesie strategicznym siadamy i ustalamy, ok, słuchajcie, to jest strategia, jak my ją teraz wdrożymy. I ustalamy terminy, ustalamy kiedy co będzie zrobione, ustalamy z kim będzie to zrobione. I w ten sposób wpędzamy jakby w ruch, w w implementujemy tą strategię i wtedy to dopiero ma sens. Bo jeśli strategia jest implementowana, jeśli jest przemyślana na podstawie badań, to jeszcze nie zdarzyło mi się w mojej siedmioletniej karierze, żeby ta strategia nie zadziałała. Zawsze jest tak, że te cele albo są osiągane albo są prawie osiągane, ale zawsze to leci do góry, zawsze to leci do przodu, jeśli strategia jest przemyślana, na podstawie analiz, na podstawie badań, to ona zawsze przynosi zwrot. Jeśli jest wdrożona, bo niestety bardzo często jest odkładana. Yy, pojawiają się jakieś tutaj szereg różnych elementów, które wpływa na to, że nie jest wdrażana. Ale bardzo ważne jest jakby to, żeby właśnie Mieć pomysł od razu na to, w jaki sposób my ją zaimplementujemy. I to wszystkie elementy strategii marketingowej, jakie chciałem Tobie tutaj pokazać. Mam nadzieję, że teraz już lepiej rozumiesz, na czym polega proces budowania strategii marketingowej, czym strategia różni się od planu i w jaki sposób podejść do implementacji założeń strategicznych. Jeżeli chcesz skonstruować taką strategię, przejść ten proces, strategiczne. To zapraszam cię na stronę internetową decemarketing.pl. Tam znajdziesz kontakt, tam znajdziesz też trochę informacji o tym, w jaki sposób działamy, znajdziesz case study. Możesz się skontaktować i możemy razem stworzyć strategię marketingową po prostu dla twojej firmy, dla twojej marki. Zachęcam Cię też do subskrypcji, jeśli ten odcinek był dla Ciebie ciekawy. Co tydzień publikuję tutaj nowe filmy, w których opowiadam właśnie o tym, jak efektywnie i strategicznie działać w obszarze marketingu. Trzymam za Ciebie kciuki. Działaj, proszę Cię, strategicznie, a nie chaotycznie. Mam nadzieję, że widzimy się przy kolejnych odcinkach albo słyszymy się po prostu na rozmowie. Trzymam mocno za Ciebie kciuki. Trzymaj się. Cześć!